rozpoczynamy tę budowę tej drogi ekspresowej. Droga ekspresowa S3 w chwili obecnej jest na etapie rozpoczęcia prac budowlanych. Dzięki służbom pana wojewody w okresie zimowym udało się uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowych i po okresie zimowym, który minął w marcu tego roku, możemy rozpocząć i zainaugurować rozpoczęcie prac budowlanych na tej ważnej inwestycji. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy budowę tej drogi, która jest bardzo ważna. Wreszcie województwo zachodniopomorskie będzie miało ważne trasy komunikacyjne. Tak symbolicznie uruchamiamy kolejną wielką inwestycję, która będzie służyła budownictwu drogowemu, która będzie stworzyła budowaniu spójnego systemu komunikacyjnego Polski. Tutaj aż do Koszalina, nawet za Koszalin, jest już wszystko zakontraktowane, budowy ruszają. W sumie ponad 2 miliardy złotych będzie zaangażowanych tutaj tylko na tych odcinkach. A za tym mówimy, szanowni państwo, o ogromnych pieniądzach.